Dzień dobry pani minister, bardzo się cieszę, że pani do nas dotarła. Na początek trudne pytanie, takie dosyć, nie wiem, czy nieprzyjemne, ale na pewno chciałem zapytać o sytuację związaną z KNF-em. Proszę powiedzieć, no właśnie, czy ta instytucja kontrolna, która jednak powinna budzić zaufanie, pani zdaniem, po tym, co się wydarzyło, po publikacji Gazety Wyborczej, to zaufanie traci, ale wiemy, że to nie jest jedyny przypadek, gdzie KNF zawiódł, no bo przecież mamy za sobą sytuację również z innymi, nazwijmy to, aferami około finansowymi. Ja myślę, że nie zawiodła instytucja i porządek instytucjonalny. Jeżeli możemy mówić o pewnym zawodzie, to on ma raczej związany z człowiekiem, a nie z instytucją. I myślę, że instytucje akurat zdały egzamin, ponieważ w sytuacji, w której pan premier dowiedział się o potencjalnym zagrożeniu, no to natychmiast uruchomił wszystkie niezbędne instytucje publiczne, odpowiedzialne za sprawdzenie, i prokuratura, i służby zajmują się tą sprawą. No i przewodniczący zachował się w sposób odpowiedzialny, podając się natychmiast do dymisji. Zatem instytucje działają, no a to jeśli zostało złamane prawo, no to mam nadzieję dowiemy się wkrótce i wszyscy, którzy naruszyli to prawo, zostaną ukarani. Także tutaj myślę, że system bankowy jest bezpieczny i to chciałabym przede wszystkim powiedzieć wszystkim naszym widzom, że mogą spać spokojnie, ponieważ pamiętajmy, że KNF jest instytucją nadzoru, a depozyty i wszystko, co jest zdeponowane ewentualnie w bankach, o których tutaj wiemy z nagrania, są bezpieczne, mamy Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zatem te poduszki bezpieczeństwa instytucjonalne działają. Tę funkcję współkontrolną powinien również dołączyć do niej Narodowy Bank Polski, tak jak było wcześniej. Czy to rozwiązanie jest może właściwym kierunkiem, na którym warto byłoby się zastanowić? Ja przypominam, że niezależnie od tych wydarzeń ostatnich dni, w Sejmie jest dzisiaj ustawa, nad którą pracowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Finansów, o instytucjach nadzoru finansowego, która wzmacnia rolę także organów bezpieczeństwa w KNF-ie i taki przedstawiciel służby ma się zjawić bez prawa głosu, ale ma być tym, który będzie jednym z reprezentantów w KNF-ie. Co to oznacza? To mam nadzieję, że to oznacza, że pewną wprowadzone i bardziej przestrzegane pewne zasady higieny pracy, powiedzmy sobie w ten sposób, czy zasady BHP w Komisji Nadzoru Finansowego i myślę, że to powinno w taki sposób jednoznaczny utrudnić tego typu praktyki. Ale ja też chciałabym jasno powiedzieć, że to, co jest, to we mnie budzi, cały czas zadaję sobie to pytanie, co wydarzyło się między marcem a listopadem, w jaki sposób mecenas Giertych cyzelował 31 stron maszynopisu, transkrypcji tej rozmowy, że one nie trafiły tam, gdzie powinny były trafić w marcu, tylko dopiero w listopadzie. Myślę, że tym na te pytania też powinniśmy sobie spróbować odpowiedzieć. Przypomnijmy, że Trybunał nie uznał niekonstytucyjności ustawy, ale trybu procedowania nad tą ustawą. No, ja kilka razy wypowiadałam się na temat tej propozycji. W ubiegłym roku mówiłam, że być może to jest ten moment, kiedy powinniśmy się zastanowić nad czasem wejścia jej w życie i jeszcze raz przemyśleć, czy takie rozwiązanie na pewno chcemy wprowadzać z dwóch powodów. Po pierwsze, kiedy wprowadzamy ustawę o planach kapitałowych, PPK, to jest ten moment, który już w sposób jasny, mocny przebudowuje system płacy i pracy w dużych firmach. Po drugie wreszcie, jeżeli chcemy, aby ci najcenniejsi pracownicy, których mamy dzisiaj na rynku, informatycy, inżynierowie, których zarobki są wysokie dzisiaj w Polsce, ale które mogą być znacznie wyższe, jeśli z Polski wyjadą. No więc jeżeli chcemy, aby oni byli w Polsce i mieszkali w Polsce, powinniśmy się nad tą 30-krotnością zastanowić. I wreszcie trzeci wątek, to też w perspektywie bezpieczeństwa i stabilności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest pytanie, czy stać by nas było na wypłacanie proporcjonalnych do tych wysokich składek wpłacanych dzisiaj wypłaty świadczeń emerytalnych czy rentowych w przyszłości. Także ja cieszę się z tego postanowienia i myślę, że dyskusja nad tym, jak strukturyzować składki ubezpieczeniowe, jak jednak obniżać ciągle koszty pracy w Polsce, jest jeszcze przed nami. Pani minister, ostatnie pytanie. Konstytucja dla biznesu, jak się sprawdza? Czy jesteśmy w stanie już powiedzieć o jakichś wymiernych korzyściach? No, jesteśmy po pierwszym półroczu, więc to jeszcze pewnie za wcześnie o tym, aby mówić o wszystkich, zwłaszcza, że jeszcze niektóre z rozwiązań w Konstytucji wchodzą w życie od nowego roku, ale z całą pewnością mogę powiedzieć, że rozwiązanie ulga
na start, czyli 6 miesięcy pas startowy dla nowo zakładanych działalności gospodarczych bez konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ma się bardzo dobrze. Widzimy to w dynamice zakładanych firm od maja, czyli od wtedy, kiedy to rozwiązanie weszło w życie. Miesiąc do miesiąca mamy 10-15% rejestracji nowych firm więcej niż w ubiegłym roku w tych samych okresach. Także to rozwiązanie na pewno przyjęte z zadowoleniem, ale także te miękkie części konstytucji, te ustawy, które wprowadzają pewne zasady kardynalne związane z tym, co nie jest zakazane prawem, jest dozwolone. Klauzula pewności, prawa rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. My już widzimy, że w orzecznictwie czy w relacjach przedsiębiorcy z urzędem na przykład nie ma często czegoś, co pan minister Haładyj nazywa ping-pongiem administracyjnym, czyli odsyłaniem z pytaniami do innych jurysdykcji. Te odpowiedzi są częściej i szybciej udzielane podmiotom. Zatem wydaje się, że konstytucja naprawdę zaczęła działać i to zaczęła działać korzystnie. Wiele jej rozwiązań to zmiany kulturowe w pracy Krajowej Administracji Skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na efekty tych zmian kulturowych będziemy czekać pewnie najdłużej, ale i z nimi pracujemy.